Diagram wózka jezdniowego podnośnikowego z wysięgnikiem. Na każdym diagramie mamy trzy wartości. Może ich być więcej? Zawsze na pewno są trzy. Mamy poziome cyferki, które mówią o wysięgu, pionowe, które mówią o wysokości, na jaką podnosimy, oraz na środku diagramu, czyli w tym wykresie, mamy udźwigi ładowarki. Dodatkowo mogą znaleźć się literowe oznaczenia A, B, C i tak dalej oraz kąt wysięgnika, pod jakim mamy wychylony nasz wysięgnik. W jaki sposób czytamy diagram udźwigu? Należy pamiętać, że każdy diagram, tak jak ludzka ręka, chodzi po paraboli, czyli nasz wózek, wysięgnik chodzi po paraboli, czyli wykonuje ruchy po paraboli. Jeżeli chcemy wysunąć wysięgnik do literki D, wysuwamy w poziomie, czyli na 1 metrze 0, czy 1 metr, do literki D. Skąd będę wiedział, że to jest literka D? Na wysięgniku, na kolejnych członach wysięgnika są prawidłowe oznaczenia. Jeżeli wysuniemy wysięgnik do literki D, wiemy, że, zobaczcie, idę po paraboli, po łuku. Jeżeli wysuniemy do literki D w poziomie, wiemy, że jestem na ponad 6 metrach. Ponad 6 metrach i tutaj na tej wysokości podniosę 2 tony, jestem w żółtym polu. Gdybym teraz podnosił do góry, zauważcie, że ładowarka nie idzie w pionie, tak jak nasza ręka będzie szła po łuku. Więc jeżeli teraz nie ruszam wysięgnika, nie wsuwam go, ani go nie wysuwam i zaczynam podnosić, to idę po literce D. Zobaczmy, na 4 metrach tu jestem, stop. Na 4 metrach też jest 2 tony, dalej podnoszę, czyli idę po literce D. Zobaczcie, tutaj już jestem na 6 metrach. Widać 6 metrów wysokości. Jeszcze mogę podnieść 2 tony, jeżeli podniosę wyżej. Już wszedłem na białe pole. Zobaczcie, białe pole jest na wysokości 6,5, prawie 7 metrów. To już mogę podnieść 2,5 tony. To tak jak każdy z nas, pamiętajmy o tym. Im wyżej, tym maszyna może podnieść więcej. Jeżeli mamy coś ciężkiego nad głową, też możemy podnieść więcej niż na wysuniętych rękach do przodu. Podnoszę wyżej na literce D, wszedłem znowu na żółte pole, teraz jestem na wysokości 8 metrów, mogę już podnieść 3 tony. Jeżeli podniosę literką D cały czas do góry, czyli wysięgnik, ciągnę do góry, do góry, do góry, do góry, stop, jestem na wysokości prawie 11 metrów, jakieś 10,5. Odległość od maszyny, zobaczcie, odległość od maszyny to jest prawie 0, czyli jeszcze się przybliżyłem do maszyny i mogę podnieść 4 tony. Jeżeli w pionie wysunę do góry, pamiętajmy, że wysięgnik wyżej się nie podniesie. Jeżeli wysunę, podniosę wysięgnik do góry, do końca, on się mi zatrzyma tutaj, wyżej już nie pójdzie. I zacznę go wysuwać, wysuwać, wysunę go aż do samego końca, czyli pojawi mi się literka I. Do samego końca wysokość jest tutaj, zobaczmy, 16,90, czyli prawie 17 metrów. Mogę podnieść 2,5 tony, jeżeli teraz ten wysięgnik, nie będę go cofał, czyli go chował, wsuwał, tylko zacznę go opuszczać. Zobaczcie, tutaj, w tym miejscu, jestem na odległości metra od maszyny. Mogę podnieść 2,5 tony. Ale przykładowo, w tym miejscu podnoszę 1000 kg, czyli tonę. Tonę. Maszyna podniesie to bez problemu, dlatego że w tym miejscu może wziąć 2,5 tony. Zaczynam opuszczać. Zaczynam opuszczać moją tonę. Cały czas mam do końca wysięgnik i jeszcze kawałek mi się wysunął. Także mam do końca, zobaczcie, idę po łuku. Już wszedłem na 2 tony. Tu na żółtym już są 2 tony. Ale przypomnę, że mamy 1000 kg. Dalej opuszczam.
Dalej opuszczam wysięgnik w tym miejscu, czyli już na 13 metrach, odległość 7 metrów. Już mogę podnieść tylko 1800 kg. Ja mam na widłach 1000 kg. Dalej opuszczam 12 metrów, 1500 kg. Dalej opuszczam 11 metrów wysokości, odległość 9 metrów. Mogę podnieść 1300 kg. Dalej opuszczam. I tutaj ogranicznik obciążenia powinien i wskaźnik obciążenia wejść na czerwone pole. Powinien być jakiś sygnał dźwiękowy, że już mamy maksymalne, czyli maksymalne dopuszczalne obciążenie, jakie przewidział producent dla danego wysięgu. Ja mam 1000 kg na widłach. Tutaj w tym miejscu mogę podnieść 1000 kg. Powyżej tych ruchów nie powinny być dostępne ruchy, które pogarszają stateczność. Tu na odległości, tak jak zobaczcie, stąd zjechałem, zjechałem, zjechałem. Stop. 10 metrów do góry, 10 metrów od maszyny. To tak, jakbyśmy cały czas mieli prostą rękę i prostą rękę opuszczamy. Opuszczamy tą prostą rękę. Zobaczcie, ta odległość, czyli ten wysięg. Wysięg się zwiększa, coraz jest go więcej, coraz jest go więcej, coraz jest go więcej i tu mamy tonę. W taki sposób czytamy diagram udźwigu od wózka jezdniowego z wysięgnikiem.